Kamila, wygrywamy ze Sportisą Bydgoszcz 2-0. Zanim o meczu, to trochę o twojej bramce, pierwszej w tym sezonie. Z pewnością chyba nie spodziewałaś się po tym zagraniu z linii środkowej trafienia. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, bo nawet za bardzo nie wiedziałam, czy mam się cieszyć. Dopiero jak zobaczyłam, że ta piłka tak naprawdę wpadła do bramki, to gdzieś tam prawie łezka szczęścia się polała, bo to moja pierwsza bramka w GKS-ie w meczu ligowym. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to zapamiętam je głównie ze względu na wiele szans, zwłaszcza po rzutach rożnych i tym, że trochę tej skuteczności nam ubywało, a liczą się dwie strzelone bramki. Tak, mieliśmy dużo sytuacji strzeleckich. Mogłyśmy strzelić więcej bramek, nie udało się, ale popracujemy nad tym i w następnym meczu mam nadzieję, że strzelimy więcej niż dwie bramki. Tym zwycięstwem sobie zapewniliśmy już miejsce w pierwszej trójce Orlen Ekstraligi Kobiet, już na 5 kolejek przed końcem sezonu. No to na pewno duże osiągnięcie, ale chcemy więcej. No jasne, chciałybyśmy mieć ten najwyższy medal, jasne. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale będziemy zadowoleni chyba teraz z każdego, jaki będzie. Potwierdziło się, że ten Sportis, mimo tego, że jest to rywal niżej notowany, nie jest koniecznie dla nas wygodny. Jest on dla nas bardzo ciężki rywal, nie leży nam chyba za bardzo, czy to u nich, czy to u nas, ale najważniejsze, że udało się wygrać. Teraz wyjazd do Radomia. Jakie założenia na to kolejne ligowe spotkanie i walka o punkty? Przeanalizujemy przeciwnika, zobaczymy słabe i mocne strony rywala i na pewno trenerka Karolina coś wymyśli na ten mecz. Dzięki. Dziękuję bardzo.